Cześć kochani, witajcie po dłuższej przerwie. Witam was serdecznie na kanale. Dla nowych obserwujących jestem Kasia i dzisiaj zabrałam was na nasz tutaj magdeburski Weihnachtsmarkt, czyli taki jarmark świąteczny. Teraz bardzo popularne są te jarmarki i właśnie chciałam wam pokazać mniej więcej, jak to wygląda w Magdeburgu w Niemczech. Na dzień dobry wzięłam sobie taki dziecięcy punch, to się punch mówi? Punch. Tutaj z motywem w szklance z motywem Magdeburga i za szklankę zapłaciłam jakby kaucji euro 50. Mój mąż ma typową jajówkę, syrop jajeczny. Syrop jajeczny kosztował 4 euro. Likier jajeczny. No właśnie, mnie poprawiaj, bo ja jestem taka średnia w tych nazwach. I też szklaneczka kosztowała euro 50 i to jest tak, że po prostu to jest kaucja, więc teoretycznie możecie tą szklaneczkę zabrać ze sobą do domu na pamiątkę. A nasza misia ma watę cukrową. Także zdrówko. Chciałam wam dzisiaj dużo nagrać, ale słuchajcie, ludzi jest naprawdę multum. Bardzo dużo, ale wygląda to naprawdę ślicznie. Tam w oddali widzicie, jest taki kalendarz adwentowy, on jest na co dzień zapalony i tam każdego dnia zapala się kolejne okienko. Tutaj wszędzie jest bardzo dużo jedzonka, słuchajcie, tutaj na przykład takie łososie są na ogniu, może uda mi się to nagrać. O, takie widzicie? O, tutaj pan kładzie akurat łososia, mega. Wszędzie są porobione takie betonowe blokady ze względu na sytuację, która wydarzyła się w Berlinie. I tutaj, słuchajcie, taka ciekawostka w Magdeburgu. Tutaj jest jakby normalny Weihnachtsmarkt, czyli taki jarmark świąteczny. Nie wiem, czy mam zwracać się po niemiecku, czy po polsku. A tutaj jest taki jakby... A pokażę wam w sumie za chwilę. Oprócz tego, że właśnie w Magdeburgu mamy taki właśnie ten jarmark bożonarodzeniowy, to też jest bardzo dużo różnych innych atrakcji związanych ze światełkami. Tutaj jest akurat nasze centrum handlowe, tutaj jest taki samolot, tam dalej jest taki tramwaj, tam widzicie też jest taka jakby brama. Przepięknie. A my zmierzamy w stronę lodowiska. Także bardzo fajny klimat i słuchajcie, z tymi łyżwami tutaj jest, naprawdę fajnie to wygląda. I będziemy szli sobie jeszcze na ten drugi jarmark, który jest jarmark w jarmarku, czyli taki to jest, słuchajcie, dla ludzi taki bardziej surowy, wiecie, tam jest siano, są jakieś takie rękodzieła i słyszałam, że to jest po prostu dla takich bardziej ekologicznych ludzi jarmark, jeżeli tak można to w ogóle nazwać. Także przejdziemy się tam, zobaczymy, co tam ciekawego słychać. To widać. Cieplutko dzisiaj, 11 stopni. Dobra, kochani, poprawiam się. Tutaj w tym Weihnachtsmarku chodzi o to, że on jest średniowieczny. Ze średniowiecza jakby, tak? Taki jarmark ze średniowiecza. Tu jest strasznie ciemno, jest bardzo mało oświetlenia. I jest wszędzie słoma, trzeba uważać, są ścieżki z desek. Ale uroczo tu jest. Możemy tam przejść. Proszę bardzo, zakonnice podają drineczki. Może uda mi się panią nagrać. O, widzicie? Pełno słomy. Są porobione takie domki, jak kupicie sobie coś do picia, to możecie sobie właśnie tutaj w tym domku siedzieć i pić. Tu
Tutaj jest też taka chatka, oczywiście rękodzieła. Tutaj jest pokazane, jak pani je robi. Stylizowane na taką chatkę Mikołaja. Nie może zabraknąć też chińskiej karuzeli. O, tutaj. O, i tak się prezentuje cały duży Weihnachtsmarkt. Pełno ludzi, szkoda. Oczywiście jest też koło, to tradycyjnie chyba już w każdej miejscowości, nawet w Polsce wszędzie są te koła. Karuzele dla dzieci. Chciałabym wam nagrać, co jest do jedzenia, jakie są mniej więcej ceny, ale no nie idzie się dopchać. Te stanowiska są tak zapchane, jest tak pełno ludzi, że nawet gdybym chciała coś nagrać, to jest mega głośno. No i ciężko się dopchać, więc zobaczymy, jak z tym będzie. Ale to koło i ten domek mają naprawdę swój urok.